Zawsze zastanawiałem się, jak radzą sobie smartwatche z niskiej półki cenowej, albo można rzec zegarki, które teoretycznie powinny być poza klasyfikacją. Zegarki bez logo, takie typowe no name, oznaczone różnymi symbolami. Zwykle mają swoich importerów, którzy dają swoje logo na opakowaniu. Dzisiaj to już taki prawie standard. Spójrzmy na taką brytyjską świeżą firmę Kazam. Swoje telefony również zamawia według swoich wzorców. Nie posiada własnych zakładów produkcyjnych, tylko że w przypadku tych najtańszych smartwatchów zobaczymy tylko i wyłącznie logo importera, jak już wcześniej mówiłem. Więc może zacznę test zegarka no name, bez oficjalnego logo. Szperając po aukcjach i sklepach internetowych, chciałem znaleźć najnowszy zegarek, jaki wyszedł. I znalazłem tajemniczy model oznaczony symbolem GT08. Zegarek jest wykonany o dziwo dość solidnie. Przednia szybka jest dość gruba i nie sprawia wrażenia, że jest wykonana ze słabej jakości materiału. Producent dodaje nawet folię ochronną w zestawie. Ale w dotyku jest dość szorstka i nieprzyjemna. Sprawia wrażenie taniej, co przekłada się na to, że wydaje nam się, jakbyśmy dotykali bardzo taniego plastiku. Polecam ją po prostu zdjąć, ponieważ szkło, które jest tutaj zamontowane, nie zbiera tak łatwo rysek. Używam tego zegarka przez cały czas, już tydzień, i nie widzę ani jednego zarysowania. Co do obudowy, jest równie fajnie. Jest wykonana ze stali szlachetnej. Nie odczułem różnicy w dotyku, porównując tą obudowę z droższymi modelami. Tylko dolna klapka jest wykonana z bardzo taniego plastiku, co jest dużym minusem. Sam pasek jest dość gruby i solidnie wykonany, tylko dość sztywny i może to sprawić dyskomfort, ale idzie się przyzwyczaić. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to klejone łączenia, które po odgięciu sprawiają wrażenie, jakby miały puścić. Co do wielkości samego smartwatcha, to jest normalna i nie odbiega zbytnio od reszty droższych konkurentów. Jest nieco grubszy, ale są to milimetrowe różnice. Mimo wszystko jego wygląd jest dość przyzwoity. Na pewno nie będziemy się wstydzili, kiedy wysunie nam się spod rękawa gdziekolwiek. Do tego możemy go dostać w różnych kolorach. Dodam, iż przednia szybka jest wodoszczelna, więc nic mu się nie stanie podczas deszczu. Wymiary smartwatcha są następujące. Długość 4,8 cm, szerokość 4 cm, grubość 1,18 cm, długość paska 23,5 cm. Sama obudowa kryje w sobie port na kartę microSD plus na kartę microSIM. I tutaj muszę zauważyć jedną rzecz, mianowicie wystające kabelki, które będą nam przeszkadzać przy próbie włożenia karty microSD. Do tego, jeśli będziemy często zmieniać karty pamięci, będą mogły się poluzować i w wyniku czego smartwatch może przestać działać. Ale plusem tego wszystkiego jest to, że mamy gwarancję. W zależności od importera, od roku do 2 lat. Sam akumulatorek jest bardzo mały, można go z wielkością porównać do 5 złotówki. Wystarcza na maksymalnie 1 dzień pracy. Nieważne, co robiłem z tym smartwatchem, zawsze akumulator rozładowywał się po 24 godzinach. Smartwatch dodatkowo posiada aparat, ale jest on na tyle standardowy, 0,3 megapikselowiec, że zrezygnuję z omawiania go. Co do samych funkcji, to może wymienię najpierw wszystkie dostępne na tym urządzeniu. Oprócz podstawowych funkcji służących do komunikacji, posiada szereg dodatkowych funkcji, takich jak dyktafon. Działa, jeśli mamy włożoną kartę pamięci, bo smartwatch wbudowanej nie ma. Odtwarzacz muzyki. Odtwarza pliki, które są na karcie SD, jak i te, które mamy na telefonie. Smartwatch wtedy służy jako przenośny pilot, który steruje domyślnym odtwarzaczem muzyki lub tym, którego aktualnie używamy. Wynik tego jest taki, że możemy słuchać muzyki na malutkim głośniczku, który jest wbudowany w smartwatcha. Jakość nie jest jakaś najlepsza, ale biorąc pod uwagę to, jak nieduża jest obudowa, myślę, że można to zrozumieć. Ja osobiście nie widzę większego sensu w słuchaniu na smartwatchu muzyki. Nie dość, że głośnik nie jest bardzo głośny, to jeszcze przy ruchach naszej dłoni dźwięk będzie się zniekształcał.
Dlatego smartwatch powiela każdy dźwięk, który aktualnie nasz telefon z siebie wydaje. Czy to dźwięk aplikacji, czy dźwięk powiadomień. Wszystko będzie wyłapywane przez ten malutki głośniczek. Do tego, kiedy nawet będziemy słuchali muzyki na słuchawkach, w smartwatchu również będzie słyszana. Pozostałe funkcje to krokomierz, budzik, kalendarz, stoper, miernik snu, czy przypomnienie dźwiękowe o spotkaniu, czy prosty menadżer plików. Do tego mamy to aplikacje ułatwiające nam życie w przypadku zagubienia takiego smartwatcha, ale o tym później. Poza tym telefon ma prostą przeglądarkę, jak i aplikacje służące do przeglądania Facebooka i Twittera. Niestety nie udało mi się skonfigurować połączenia internetowego. Nie znalazłem nawet funkcji w ustawieniach, która by za to odpowiadała. Przypuszczam, że skoro są tutaj opcje przeglądania internetu, jak i Facebooka i Twittera, to mimo wszystko to działa, chociaż gwarancji nie dam. Ale mi się nie udało zmusić te aplikacje do pracy i przypuszczam, że każdy zwykły użytkownik będzie miał z tym problem. Jeśli chodzi o ustawienia, są tutaj bardzo podstawowe, od zmiany języka. Uwaga, niestety smartwatch jest spolszczony tylko w części. Czyli mamy tutaj pomieszanie języka angielskiego z polskim, co widać na filmie. Poza tym reszta ustawień to zwyczajny standard. Samo parowanie naszego telefonu ze smartwatchem to dziecinnie prosta sprawa. Wystarczy włączyć smartwatcha, uaktywnić Bluetooth w telefonie i po chwili nasz telefon powinien wykryć zegarek i zadać pytanie o podłączenie się do niego. I to już prawie wszystko, bo do pełni korzystania z funkcji smartwatcha będzie nam potrzebny Bluetooth notyfikator, czyli aplikacja sterująca. Ściągamy ją w bardzo prosty sposób. Klikając w menu symbol kodu QR, w telefonie musimy sobie zainstalować czytnik QR, czyli aplikację czytającą owe kody. I po odczytaniu kodu QR pojawi się nam link, który zaprowadzi nas do strony producenta tego oprogramowania. Jak widzimy, nie ma tutaj nic, co by chociaż na chwilę informowało nas, kto robi tego typu zegarki. Wygląd strony jest bardzo uproszczony, więc kiedy już ściągniemy i zainstalujemy aplikację, naszym oczom ukaże się bardzo prosty interfejs i do tego chyba niedokończony z masą chińskich reklam u góry. Możemy tutaj znaleźć nasz zegarek, kiedy go zgubimy, naciskając przycisk. Wtedy nasz zegarek będzie wydawał z siebie dźwięk. Oczywiście tylko wtedy, kiedy nie będziemy stali od niego więcej niż około 7 metrów. Nie są to oficjalne dane, ale raczej moje pobieżne mierzenie odległości. Poza tym możemy tutaj dostosować ilość powiadomień i jakie aplikacje mają być nasłuchiwane. Jest też kwadracik ze sklepem, ale nie działa i przypuszczam, że nigdy nie będzie. Jak widać, aplikacja jest bardzo prosta i podstawowa, więc jeśli liczyłeś na jakieś większe opcje czy zmianę wyglądu menu, tarcz i tak dalej, to tutaj tego nie uświadczysz, no chyba że wgrasz jakiś modowany ROM. Co do samej jakości rozmów, to jest dobrze, głośnik dość głośno i wyraźnie brzmi. Poza tym wysyłanie SMS-ów jest standardowe, tak jak na każdym tego typu smartwatchu. Z dodatkowych funkcji, które jak dla mnie są zupełnie zbyteczne, to mamy tutaj zdalny aparat, czyli możemy się połączyć z naszym smartfonem, ale czas reakcji wyświetlacza i jakość widzialnego obrazu będzie wtedy pozostawiała wiele do życzenia, co sprawia, że jest to zbyteczny gadżet. Poza tym galeria obrazów. Zastanawiam się, kto chciałby specjalnie wkładać kartę pamięci do smartwatcha. Po to tylko, żeby pooglądać fotki na malutkim wyświetlaczu, skoro mamy pod ręką albo tablet, albo byle jaki smartfon, który nieważne jaki model ma większy wyświetlacz. Mimo wszystko to dobrze wykonany chiński zegarek. Sprawdza się bardzo dobrze, jeśli mamy zajęte ręce i chcemy sprawdzić wiadomości SMS, porozmawiać z kimś, czy sprawdzić pogodę, która będzie wyświetlała się nam w powiadomieniach. To kawałek solidnej konstrukcji, tylko klapka dolna jest naprawdę kiepsko wykonana, a u mnie już pojawiły się na niej drobne rysy. A to dopiero 2 tygodnie użytkowania telefonu. Krótki czas pracy to też nie powinien być problem. Małe akumulatorki wielkości 5 złotówki, które kosztują po kilkanaście złotych za kilka sztuk, zmieszczą się do kieszeni bez problemu. Do tego sam wyświetlacz ma bardzo ładne kąty widzenia i regulowaną jasność. Tylko jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to tarcze zegarków są zbyt szare i ponure. Biorąc pod uwagę konkurencję, ale to kwestia gustu,
Więc jeśli poszukujesz czegoś taniego i koniecznie nie chcesz wydać tych kilkaset złotych na smartwatcha firmowego, nie zależy ci na rozbudowanych opcjach, to możesz z pewnością kupić ten zegarek, o ile nie będzie drażnił ciebie tego typu sygnał. Do tego ekran dotykowy reaguje dobrze, więc nie mam się do czego przyczepić. Mimo wszystko zegarek spełnia swoje zadanie. Do tego gwarancja, która nie jest mała, sprawi, że może trafić do segmentu tanich zegarków, które z pewnością spełniają swoją rolę, będąc trochę biedniejszym konkurentem innych marek.